Na większości lotnisk silny wiatr boczny oznacza zły dzień. Ale w Funchal na portugalskiej Maderze to codzienność. Pas startowy biegnie nad wodą, wsparty na 180 kolumnach. Jest wciśnięty między góry a Ocean Atlantycki. Gdy wiatr ślizga się po stromych zboczach otaczających lotnisko, tworzy turbulencje i jedne z najbardziej niebezpiecznych bocznych wiatrów na świecie. Nie bez powodu port lotniczy w Funchal nazywany bywa najstraszniejszym lotniskiem w Europie. Podczas podejścia samolot szybko opada. Jeśli zjedzie z pasa, spadnie do oceanu i na skały. Piloci lądujący na Maderze przechodzą specjalny trening. Muszą mieć za sobą co najmniej 200 godzin lotów i raz na pół roku wykonać start i lądowanie w Funchal. Takie lotniska są wymagające, ale piloci zaprzeczają, że są niebezpieczne. Lądowania i starty z niektórych portów wymagają większego wysiłku, ale to nie znaczy, że te lotniska są niebezpieczne. Co robią piloci zmuszeni do przerwania lądowania kilka sekund przed przyziemieniem? Jeśli pilot uzna, że kontynuowanie lądowania jest niebezpieczne, musi z powrotem wzbić maszynę w powietrze i odejść na drugi krąg. Przerwanie lądowania i odejście na drugi krąg to powszechny manewr przy silnym wietrze. Nagła zmiana wiatru jest bardzo niebezpieczna. Oto samolot linii Condor z Monachium, podchodzący do lądowania w Funchal. Podczas podejścia piloci cały czas rozważają, czy jest bezpiecznie. Graniczna prędkość wiatru dla tego Airbusa A320 wynosi 69 km na godzinę. Niespełna 100 metrów nad pasem wiatr boczny osiąga 80 km na godzinę. To znacznie powyżej granicy bezpieczeństwa. Piloci przerywają lądowanie. Już podczas podejścia piloci musieli być gotowi do jego przerwania. Spróbowali wylądować, ale w ostatniej chwili trafili na poryw wiatru, więc zwiększyli ciąg i przerwali podejście. Odejście na drugi krąg jest inicjowane przez tak zwany przycisk toga. Zwiększa on moc silników oraz, co ważniejsze, zmienia tryb pracy komputera pokładowego z naziemnego na powietrzny.